nie naprawdę. Albo bardzo wcześnie rano. Ale prócz szczekania jest... Wycie. Wycie. I to dosyć niskie. To wilk, tak? To wilk, wilk. Jak on wygląda? Ma takie typowe umaszczenie? Dosyć ciemny. Duży wilk. Jak zareagował przed samym uśpieniem? A był dosyć spokojny. Znaczy troszeczkę na mnie warknął, ale tylko tak raz krótko i się uspokoił. Czyli są dumne. Watacha liczyła tylko dwie sztuki. Dorosłego basiora i prawdopodobnie dorosłą waterę. Stracił wszystkich innych członków watachy. Prawdopodobnie z powodu kłusownictwa. Udało mi się odłowić i zaobrażować tego basiora. Chodziły do tej pory razem, ale niestety nie wyprowadziły młodych w ciągu lata. Chociaż ze sposobu wykorzystania terenu na początku lata mogłoby wynikać, że miały młode, miały gniazdo, ale z jakichś przyczyn młode nie dożyły do jesieni. Para tych wilków operuje na bardzo dużym areale. To jest w sumie około 350 km2. Z tym, że duża część tego areału niestety pokrywa się również z areami sąsiadujących watah. Pomimo tego, że wilk podlega ochronie, jest duża śmiertelność powodowana przez człowieka, przez kłusowników. Towarzyszyliśmy Wojtkowi Śmietanie od lat, ale długo nie udawało nam się spotkać wilka. Oficjalne dane na temat liczebności wilków, tak mówią badania, są dwukrotnie przesadzone. Na 100 km2 przypadają 2-3 wilki. Wilk jest aktywny nocą. W dzień pojawia się i znika jak duch. Powoduje to strach przed człowiekiem. Strach, który pozwolił mu przetrwać. Dlatego sfilmowanie wilka graniczy z cudem. Zdjęcia wilków, które zobaczymy w filmie, są efektem wielu lat tropień, nie tylko przez nas, ekipę Animalsów, ale również zaprzyjaźnionych myśliwych i leśników. Tropy wilcze, odchody, resztki ofiar. To wszystko, co najczęściej mogliśmy sfilmować. Swoją wolność wilk udowadniał nam na każdym kroku. Nieraz mieliśmy poczucie, że to on nas tropi, a nie my jego. Nierzadko byliśmy bliscy rezygnacji. Ale od pewnego czasu coś się zmieniło. Deptaliśmy mu po piętach, łapaliśmy go na gorącym uczynku. Niemal widzieliśmy jego znikający tył. W latach, kiedy można było polować na wilka, na sumieniu mam nie 16 wilków, ale polowałem i z myśliwymi, i dewizowymi, prawda, i z różnego rodzaju osobistościami. Także w sumie, gdyby podliczyć ten bilans, no to byłby dużo, dużo większy. Wiem, co ten zwierz potrafi, jaka jest trudność w dojściu do skutecznego strzału. Ale pan zobaczy, jaki teatr walki, jaki to był ten arena walki. Końcówka. Ile ich mogło być? No 4 na pewno. Uciekała tu po stoku i tu pierwszy raz skoczyły na nią. Widać ślady. Jeden ten wilk tutaj próbował, o, widać zagłębienie, a drugi tu się mocno zaparł i tu zatrzymały go zupełnie i tu go dopadły. Jak często pan się czuł obserwowany? To znaczy, że wilki za panu chodzą. Pan tropi wilki, a wilki pana tropią. No, bardzo często tak bywało, że jeszcze jak polowało się na wilki i tropiło się watahę, często dochodziło do tego, że obracając się do tyłu,
tak jakby z przeczucia. Człowiek oglądał się i widział w odległości 80-100 metrów właśnie wilka podejrzewającego topem człowieka. Jakiś tydzień temu wyła tutaj przy domu okrutnie. Wilki tutaj wtedy grasowały, a ona do wilków czasami się odzywa. Pierwszym wilkiem, którego złapałem po wielu trudach i wysiłkach, była młoda, dwuletnia wadera, którą nazwałem Łopienką. W momencie, kiedy do niej się zbliżałem, a nawet kiedy już stanąłem niedaleko niej, ona nie za bardzo wiedziała, co robić, bo na początku próbowała oczywiście uciec, a później przez moment zamerdała ogonem. Złapałem kolejnego wilka, również z tej samej watahy, i to był basior dominujący w tej grupie, którego nazwałem Dwernik. Ostrzegał mnie, żebym się nie zbliżał do niego. Warczał, różnie reagują zwierzęta, ale generalnie wszystkie odłowione były bardzo spokojne. Jest legenda taka bieszczadzka o rycerzu, który miał na imię Dwernik. Zresztą ten Dwernik był nieszczęśliwie zakochany w Łopience. Natomiast ten Dwernik, on był szczęśliwie zakochany, myślę, bo chodził wtedy z waderą, która prawdopodobnie była matką Siwarny. To są wszystko trzy wilki z jednej watahy. Tylko że w momencie, kiedy złapałem Dwernika, to już w tej watasze została tylko para wilków, czyli Dwernik i towarzysząca mu wadera. Coś jest w tym miejscu, co po prostu mnie przyciągnęło. Duże przestrzenie, obfitość zwierzyny, przynajmniej kiedyś tak było. Praktycznie no, spokój, jaki tutaj panuje, szczególnie zimą. Trudne warunki, takie klimatyczno-przyrodnicze, ale to jest to coś, co lubię. Dlatego tu się przeniosłem, tutaj jestem i tutaj będę prawdopodobnie. Wilki znacznie częściej widzą ludzi, niż ludzie widzą wilki. Rawka, idź na miejsce. Nerwusie ty. Dobry piesek. Wilki namierzałem w stosunkowo niedużej odległości od ludzi. Ludzie nawet nie wiedzieli. A szczeniaki w odległości 200 metrów od drogi bawiące się plastikowymi butelkami. W innym przypadku wataha czterech wilków przechodząca przez łąki, one wiedzą, że jak są w pewnej odległości, są w lesie, są w wysokiej trawie, to one są niewidoczne. I ludzie ich zwykle nie widzą. W nocy namierzam Dwernika i jego watahę i słyszę w pewnym momencie wyją. Było to zaledwie 100-150 metrów od baru, który był otwarty całą noc i w którym dudniła muzyka techno. Tutaj przy tym moście między budynkami wilki zrobiły sobie przejście. Raz mieszkaniec tam pobliskiego domu widział sześć przechodzących około godziny 12 w środku dnia. Przeskakiwały po kolei przez drogę. A przed nimi kilka minut wcześniej przeszła cała grupa ludzi idących do kościoła, bo to było akurat w niedzielę. Rozproszona zabudowa powoduje to, że wilki przechodzą czasami pomiędzy domami. Wszystkie zwierzęta wykorzystują to jako przejście, wilki również. Jeżeli przejdzie jeleń, czy przejdzie sarna, to nie budzi to takich emocji wśród lokalnej ludności, jak w przypadku wilków. Wilki chodzą jeden za drugim wtedy, kiedy jest głęboki śnieg i po to, żeby oszczędzać energię związaną z poruszaniem się. Najwięcej energii jest wydatkowane przez tego wilka, który idzie na samym przedzie. Jest to zwykle osobnik dominujący, który też najwięcej je. Natomiast osobniki nisko stojące w hierarchii są słabsze. No i nie zawsze mogą dosyć też zjeść. Także idąc za osobnikiem dominującym w jego ślad, to oszczędzają po prostu energię. Dlatego chodzą gęsiego w głębokim śniegu. Wilki tarzają się w ofiarach.
żeby zostawić swój zapach w tym miejscu, żeby powiedzieć innym wilkom, że ta ofiara należy do nas. Jeżeli się zbliżycie do tego miejsca, jeżeli będziecie tutaj żerować, to może dojść do konfliktu między nami. I wilki unikają konfliktu, bo konflikty między wilkami bardzo często kończą się śmiertelnie. Cicho, nie ruszać się teraz. Prawdopodobnie tutaj na dole mamy jakieś martwe zwierzę, zabite przez wilki. Dlatego warto by było przejść się tam na dół i zobaczyć, czy faktycznie coś tam leży. Wilki, zabijając zwierzę i otwierając jak gdyby jego ciało, powodują, że jest ono łatwo dostępne dla padlinożerców. W przeciwieństwie do padłej sztuki, która jest trudno dostępna, ponieważ ptaki, takie jak kruki, w zasadzie nie potrafią się przebić przez skórę dużego zwierzęcia. Kruki są tym gatunkiem ptaka, który jest bardzo silnie związany z wilkiem. Duże drapieżniki, i wilki, i padlinożerce jakieś duże, potrafią rozpoznawać głosy kruków i mogą kierować się głosami kruków przy wyszukiwaniu padliny. Jelenie zwykle uciekają w dół stoku. Widocznie tak jest najbardziej ekonomiczne pod względem energetycznym uciekać w dół. Może większe szanse też, bo można uzyskać szybsze przyspieszenie w krótszym okresie czasu. Te polowania, które zakończyły się brakiem sukcesu u wilku, które nie były skuteczne, najczęściej kończyły się w momencie, kiedy jeleń zaczął uciekać na przeciwległy stok. W tym momencie one odpuszczały. Zdawały sobie prawdopodobnie sprawę z tego, że jest to sztuka dosyć mocna, która, no bo nie każdego stać jest na to, żeby powiedzmy po pół kilometra czy po kilometrze ucieczki zacząć uciekać do góry. Natomiast jeżeli jeleń zacznie uciekać wzdłuż koryta potoku, wtedy kontynuują pogoń, która najczęściej kończy się w takiej sytuacji dopadnięciem i zabiciem ofiary. Materiały takie zbieram już od 15 lat w Bieszczadach także. Mam ewidencję bardzo dużą dotyczącą martwych zwierząt kopytnych. Wilki zabijają głównie cielęta, stare łanie oraz w okresie zimowym byki w bardzo złej kondycji. Około 40% byków i 40% cieląt zabijanych przez wilki najprawdopodobniej by zdechło z wygłodzenia. We wsi mówią, z różnych przyczyn psy giną, a wszystko idzie na wilki. Wilków się nie ma co bać, przecież wilki się człowieka boją. Taki wilk, który był u człowieka, on jest może niebezpieczny, bo on go się nie boi. Wie jak chodzić, jak wchodzi do zagrody, on wszystko przecież wie. A taki wilk dziki, przecież on się boi. Nigdy tu nie widziałam wilka, tylko zawsze tropy. Nas omijają. Tam ze Smereka idą, tam daleko, tam jest taki paśnik, siano wykładają dla jeleni. Tamtędy idą, koło pana Śmietany i na Chulskę. To jest stała trasa, one patrolują tutaj. Dosi przychodzą. Były przypadki, że ze trzy wilki, to ze trzy psy to wilki zjadły. Co kopi jelenie, dosłownie 1,20 m w domu, widać takie potężne skoki. To jest masa krwi zupełnie. Nie przeraził się psów, był tak zestresowany, że po prostu otarł się o dom. Muszę zrobić więcej, bo to naprawdę... Sadził potężne susy, to są takie 1,5 metra. No i rana musi być naprawdę dosyć silna. Tutaj z boku jest treść. Coś wypadło? Bo to jest obok śladu. Zazwyczaj jak krwawi się... Tak. Co tutaj przebiegło?
Byka mam drywotnik. Jakiego byka? No, młodego byka. Jelenia? Cielaka, wilki pogodziły, leży w drywotni. Teraz kurde nic tyka. Wychodzę z workiem na drzewo, a tu mi wpada, wiesz, ten jeleń na podwórko, nie? I goni do mnie, nie? Uważajcie, bo on może być w szoku, nie? On w dobrej kondycji był przynajmniej, jak uciekał. Wyszedłem z domu, to do mnie biegł. Nie twój wilk? Miało broszę, było widać, czy nie? Czy nie? Aż tak nie było. I pojedynczy wilk. Czy co, inny wilk? Jak żywy. No. To jest trop dwernika. Udało nam się zlokalizować dwernika. Przeszedł przez Połoninę. Tak. To jest Wetlińska? Przez Połoninę Wetlińską, tak. Na drugą stronę. Mhm. I teraz jaki plan? Musimy to szybko robić. Czy jesteśmy blisko? No, powiedzmy gdzieś tak, prawdopodobnie do pół kilometra. Czy wilki na przykład mogłyby zareagować jakoś na próbę naśladowania wycie wilka? Tak, tak, oczywiście, odpowiadają. Tak? Oczywiście. Może spróbujemy? To jest za daleko. Ale nie wszystko. Ale możemy spróbować w następnym miejscu. Dobrze. Wilki nie chcą mieć do czynienia bezpośrednio z człowiekiem, bo wiedzą, co to oznacza. One uczą się tego od swoich rodziców. Jeżeli dorosły osobnik ucieka przed nadchodzącym człowiekiem, to samo będą robić szczenięta. Jak tutaj przyszedł raz, to on powinien tutaj wrócić jeszcze. Usiadłem sobie pod jodłą i obserwowałem go przez lornetkę. Zwykle z pewnej odległości zawsze obserwuję zwierzęta, które się wybudzają. Był zważony, były pobrane próbki do badań genetycznych, dostał antidotum i wybudzę się. Dopóki nie widzę, że zwierzę pewnie się trzyma na nogach, no to nie odchodzę. No i właśnie tak obserwowałem. I w pewnym momencie widziałem, w lornetce zauważyłem nie jednego, tylko dwa wilki. Jeden wilk podbiegł, drugi wilk podbiegł, jego partnerka stanęła obok niego i uciekła. Zatrzymała się jakieś 30 metrów i patrzyła się w jego kierunku. On wtedy się podniósł, ale zachwiał się na nogach i padł z powrotem. Po minucie sytuacja się powtórzyła. Znowu do niego podbiegła. Tym razem jednak on już nie wstał w ogóle i znowu odbiegła. Z tym, że trochę dalej, jakieś 100 metrów dalej i obserwowała go z takiej skarpy. I po upływie około minuty, dwóch minut, dwernik wstał i zaczął iść za nią po bardzo stromej skarpie. Obawiałem się, że zjedzie z tej skarpy i sobie coś jeszcze zrobi, no ale udało mu się i po chwili obydwa wilki zniknęły w lesie. No, aż mi się włosy zjeżyły na głowie, że jest taka silna więź między tymi dwoma wilkami i że ta Wadera, ona najwyraźniej chciała go zabrać ze sobą i pokazać mu, którędy ma uciekać. Kiedy po kilku godzinach przybyliśmy na miejsce zdarzenia, zobaczyliśmy dwa ślady. Trop basiora większy i trop Wadery mniejszy.
szły z dwóch stron. W pewnym momencie się spotkały i już szły razem. Tworzyło to jakby rysunek serca. Mały ślad wadery wskazywał wyraźnie, że łopienka utyka na przednią prawą nogę. Wyglądało to na przesłanie wilków do nas, ludzi. Miłość zwycięży strach. On zaczął iść o godzinie około 11. Czy 11 przed południem? 11 przed południem. O 11 przed południem skierował się w tą stronę. A dlaczego przyszedł tutaj, skoro tam ma pokarm? To jest część jego terytorium. Przyszedł tutaj sprawdzić, poznakować. Może szuka swojej partnerki. A teraz on jej szuka. A teraz on jej szuka, a być może, że albo się rozdzieliły czasowo, a nie jest wykluczone, że ona została zagryziona przez drugą watahę. Bo nie tak dawno temu, około tygodnia, chciałem sprawdzić dokładnie w notatkach, obok tej pary wilków znalazłem świeże ślady dużej grupy. I mogło dojść do walki między tymi wilkami i wadera mogła być zagryziona. Niestety były duże opady śniegu, i nie byłem w stanie na drugi dzień podążać śladem tych wilków. Także nie wiem, czy coś się stało, czy nie. W każdym razie od tamtej pory tego wilka znalazłem już samotnie. Pierwsza wilcza Love Story tak nas zafrapowała, że pomimo wszelkich przeciwności postanowiliśmy nadal towarzyszyć Wojtkowi w tropieniu już samotnego dwernika. Jeżeli łopienka naprawdę zginęła, to dlaczego Wojtkowi nie udało się odnaleźć jej szczątków? Może ranna w walce w jakiś sposób ocalała? Nie opuszczaliśmy Wojtka. Tym razem towarzyszymy mu w nocnym spisie jeleniowatych, ofiar wilka. Te wyjazdy poranne są pewną jakąś wskazówką dla śledzenia zmian liczebności jeleni głównie, bo one są najłatwiej obserwowane z samochodu. Niestety, no, trzeba przyznać, że 10 lat temu, 15 lat temu w ciągu jednego wyjazdu udawało się zobaczyć od 50 do nawet 150 jeleni. Także jest znacznie, znacznie mniej tych jeleni i no, wskazują taki indeks liczebności, ale również wyniki badań prowadzonych innymi metodami. Na przykład liczba ryczących byków w czasie rykowiska. Poluje się w okresie rykowiska, kiedy te zwierzęta są pełne miłości. W tym momencie ja nie jestem przeciwnikiem łowiectwa. Nie tak rzadko łowiectwo przyjmuje postać chorobliwą. Po prostu wydziera się czasami to, co można w tej chwili wydrzeć jak najszybciej, nie licząc się z tym, co będzie za 5-10 lat. Prawdę mówiąc, na żadne zwierzę nie powinno się polować wtedy, kiedy te zwierzęta mają okres godowy. Jest to okres, który powinien być pod szczególną ochroną. Trzeba patrzeć na to, że dobór płciowy, który odbywa się w tym okresie, a u niektórych gatunków jest on bardzo istotny dla ewolucji całego gatunku. Musimy prowadzić badania intensywne, próbować szukać rozwiązania tych problemów, które się pojawiają, żeby zapewnić trwałość tej populacji we wszystkich krajach, tak żeby przyszłe pokolenia mogły współistnieć z wilkami.
Od 14 lat prowadzę monitoring liczebności wilków, które zachodzą przynajmniej częściowo na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Liczba w atach wahała się w ciągu tych lat od 3 do 5, ogólna liczba wilków od około 10 do 33 osobników. Niedaleko stąd miałem ostatni sygnał z obroży dwernika. To był już samotny wilk. Nie udało mu się dołączyć do innych grup i przemieszczał się pomiędzy terytoriami w atach. Jego areał zwiększył się z 300 do niemalże 600 km kwadratowych i przekroczył granicę polsko-ukraińską i coraz głębiej namierzałem go na po stronie ukraińskiej. Podążał w kierunku południowo-wschodnim. Ja oczywiście sprawdzałem tą częstotliwość, czy czasem nie wrócił. Byłem na Ukrainie też, spinałem się tam po górach, żeby złapać sygnał. No niestety już go nie udało się odnaleźć. Bohaterów i powinniśmy już zakończyć zdjęcia. Wojtek już nawet nie chciał rozmawiać o dwerniku i łopience. Jak się człowiek ekscytuje wilkiem, który był, to przegapi wilka, który będzie. Uciął wszelkie pytania. Chciał kontynuować badania i szukał kolejnego wilka. Ale coś nas trzymało. Coś w głębi duszy mówiło, że znów je spotkamy. Choć było to liczenie na cud. Wilki w Polsce są kusowane w mniejszym lub mniejszym stopniu. Na Słowacji są strzelane jako zwierzęta łowne, na Ukrainie tępione, ale pomimo to te wilki tutaj w Karpatach trwają. Dlaczego tak się dzieje? Wyższe partie Karpat są zasiedlone przez bardzo mocną populację wilków. To jest około 2,5 tysiąca wilków zamieszkujących całe Karpaty, które ciągną się od Rumunii aż po Republikę Czeską, poprzez Polskę, Ukrainę, Słowację i również niewielki fragment Węgier. Wilki są w stanie znieść bardzo dużą śmiertelność, wynoszącą nawet 35%, a może nawet 40% stanu populacji. I dzięki temu, że znajdują tutaj odpowiednią ilość stosunkowo dzikich terenów i dzięki temu, że populacja jest liczna i zamieszkuje bardzo rozległy obszar, wystarcza to na to, żeby ta populacja tutaj trwała.